No dzień dobry, witamy Was dzisiaj w Warszawie. Właśnie dojechaliśmy, jeszcze mamy tutaj walizki, zaraz idziemy do hotelu, ale chcieliśmy się z Wami przywitać. To jest taki nasz urlopowy wyjazd, ale postanowiłam, że jestem tak złakniona sztuki, że po prostu przyjedziemy do stolicy sztuki w naszym kraju i musimy tutaj trochę rzeczy porobić, więc tym samym postanowiłam, że nagram vloga jak za dawnych czasów. Vloga ze sztuką. Piotrowi tutaj ucieka wzrok, bo tam nagrywają Matura to bzdura i my bardzo nie chcemy tam wystąpić, więc za chwilę uciekamy. A tak w ogóle, to jest nasz najbardziej ekologiczny wyjazd od dawien dawna, ponieważ przyjechaliśmy pociągiem, więc z sobą mamy naprawdę niewielkie ilości rzeczy, niewielkie ilości ciuchów, plus nie wzięłam książki, tylko audiobooki. Dla mnie to jest w ogóle nowość i wspaniałość i teraz pierwszy raz właśnie czytałam książkę w pociągu. Z książkami jest super, ale bardzo się bałam zawsze audiobooków, że albo e-booków w sumie, że będą mi się męczyć oczy, że będę po prostu taka przebodźcowana, a jeżeli robimy jedną rzecz konkretną na telefonie, to nie przebodźcowujemy się. Gdybym miała słuchawki, to na pewno wybrałabym audiobooka, bo wtedy można sobie patrzeć przez okno i podziwiać piękne widoki, a piękne widoki z pociągu zawsze są najpiękniejsze, także warto, no ale ja słuchawek nie posiadam, więc sobie czytam i też mi jest wspaniale. A jeżeli mowa o audiobookach, to oczywiście BookBeat, czyli sponsor dzisiejszego odcinka. Ja tej aplikacji używam prawie od roku i teraz w pociągu słuchałam sobie Śmietnik Pana Boga, czyli książkę, której nie chciałam za bardzo czytać na pierwszy rzut, ale jako jedyna z tych moich propozycji była do czytania, bo tutaj macie trzy znaczki. Jest do słuchania, jest seria oraz do czytania. Jestem już na 38%, tyle właśnie przeczytałam, ale jeszcze w Elblągu, kiedy się pakowaliśmy, to słuchałam sobie rzeczy osobiste, opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady. I to jest książka autorstwa Karoliny Sulej. Natomiast są nowości i te nowości są wspaniałe. Na przykład jest Ekstaza Anny Gacek, czyli współautorki audycji w Trójce z Wojciechem Manem, którą bardzo lubiłam i właśnie moja siostra polecała mi tę książkę. Ona 6 października, chyba z tego co dobrze kojarzę, tak, 6 października miała swoją premierę, więc kilka dni czekałam, już jest i tutaj macie 0%, ale ja sobie ją włączyłam, żeby zobaczyć, kto czyta, a czyta autorka, więc to jest super. Dodatkowo jeszcze w tym miesiącu mam nadzieję, że wezmę się za Ja, Tamara, czyli to jest chyba, opowieść o Tamarze Łempickiej, nie wiem, czy to jest biografia, czy po prostu coś z myśli inspirowanego. Jest również Frida. Interesują mnie również ginekolodzy. To jest jakaś książka o pierwszych ginekologach, którzy chcieli zabłysnąć, więc testowali swoje różne pomysły na kobietach. Mam tutaj jeszcze sporo różnych nowości, więc mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości je przeczytam. Teraz na wyjeździe pewnie nie będę czytać aż tak dużo, ale jest super to, że mam to w telefonie i pierwszy raz w życiu pojechałam na wycieczkę bez noszenia kilogramów w postaci literatury, więc jestem zachwycona. I tak jak przy każdym filmie we współpracy z BookBeat mam dla Was kod zniżkowy, kod ciut więcej, który pozwala Wam skorzystać z miesiąca darmowego, żeby przeszperać, zobaczyć, czy podoba Wam się ta aplikacja i czy chcecie tam zostać. Przy rejestracji jednak musicie podać numer karty swojej bankowej, ale przez ten pierwszy miesiąc oczywiście nie są Wam pobierane żadne opłaty i w każdym momencie możecie zrezygnować z tej usługi i żadne pieniądze nie zostaną pobrane. Natomiast jeżeli będziecie chcieli zostać dłużej, to już ten kolejny miesiąc zostanie normalnie pobrany z karty i są trzy możliwości. Jest 20 godzin, 100 godzin i bez limitu. I to jest fajne, że jeżeli decydujecie się na jakiś jeden konkretny pakiet, to potem nawet w trakcie miesiąca możecie go zmieniać, redukować w zależności od tego, czy wzięliście za dużo, czy za mało godzin. I to jest fajne, że jest taka
Swoboda. No i w tym vlogu pewnie nie zdążę Wam zrecenzować żadnej z tych książek, bo pewnie będę sobie je czytać powolutku i słuchać wieczorami albo w pociągu, ale na pewno w inspiracjach miesiąca, października, listopada będę Wam o nich mówić, więc koniecznie oglądajcie te filmy i na Instagramie również będę o nich mówić, więc jak Was ciekawi, co o nich myślę, to serdecznie zapraszam właśnie w te dwa miejsca. Już jest dzień drugi, wczoraj zwiedzaliśmy jedynie restauracje i kawiarnie, piliśmy, jedliśmy i korzystaliśmy z uroków wielkiego miasta, natomiast dzisiaj od razu po śniadaniu pojechaliśmy do zoo. Ja byłam tak sceptycznie nastawiona, ale to zoo jest najlepsze na świecie. Ja zoo znam tylko z tego gdańskiego klimatu i tam zawsze jest taki smutek, taka bieda. Ja w ogóle nie lubię tam jeździć. Wydaje mi się, że te zwierzęta są takie smutne, nieszczęśliwe, stare, zmęczone życiem. I jest taki dosyć przypał dla mnie. Ale Piotr bardzo chciał jechać do zoo w Warszawie, więc postanowiliśmy, no dobra, robimy to. I jest to tak wspaniale. Są takie wielkie przestrzenie, wszystko jest niesamowicie zadbane i ja jestem zachwycona. Dla mnie to jest ogólnie nowość, że woda w akwariach może być po prostu niesamowicie czysta i przejrzysta, że foki, przy których właśnie siedzimy, mają wspaniałą wodę, że ogólnie wszystko jest takie wyremontowane, nowe i dobre dla tych zwierząt. Natomiast wydaje mi się, że to jest zasługa tego, że tu praktycznie każde zwierzę ma swojego takiego opiekuna finansowego, więc to jest super widoczne i ja sobie tak pomyślałam i mówiłam do Piotra, że jeżeli będziemy mieli dzieci i będziemy chcieli z nimi jechać do zoo, to żadnego gdańskiego, tylko właśnie warszawskiego. No ja chodzę i się totalnie zachwycam przestrzenią, jakością, oczywiście zwierzętami, ale również tym, jak mają tu dobrze, więc jeżeli byście chcieli przyjechać do zoo, to serdecznie zapraszam, a my teraz lecimy na obiad. Jesteśmy właśnie w ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej, mamy przepiękny widok na Pałac Kultury. Właśnie wróciliśmy z elektrowni po Wiśle, w której w Kimi Sushi jedliśmy sushi. Było takie sobie. Ja jadłam wegetariańskie, Piotr jadł zwykłe, więc czy polecam? Tak średnio. Na razie siedzimy i opalamy twarze i zaraz jedziemy na stadion, bo Piotr chciał zobaczyć, ja w sumie też z chęcią zobaczę. Następnie idziemy coś znowu zjeść, bo my jesteśmy takimi żarłokami, a potem jedziemy do teatru. Mamy środę rano i tak na szybko chcę Wam opowiedzieć o wczorajszej sztuce, bo ten vlog po prostu walczy o to, żeby był trochę artystyczny. Natomiast wczoraj byliśmy w Teatrze Szóste Piętro na sztuce Niezwyciężony i dla mnie to było coś niesamowitego, bo udało nam się dorwać bilety dzień przed. A mi się nawet do Teatru Szóste Piętro często nie udawało dorwać biletu z Elbląga kilka tygodni wcześniej, więc to było super. Co prawda siedzieliśmy w pierwszym rzędzie, ale za 50 zł, więc było warto. To też jest takie ciekawe doświadczenie siedzieć w pierwszym rzędzie, bo u nas w teatrze pierwszy rząd jest dosyć daleko, bo u nas jest taka konwencja, że często aktorzy współistnieją z widzem i nawiązują jakąś interakcję, więc muszą mieć miejsce do przebiegania. Tutaj natomiast po prostu siedzieliśmy na scenie, w sensie pod sceną, tak totalnie, to było strasznie śmieszne, ale też ciekawe doświadczenie. Natomiast Niezwyciężony to jest spektakl czterech aktorów. Historia dzieje się w Anglii i dotyka dwóch par. Jedna para to jest para partnerska, która ma dwójkę dzieci, związek partnerski. Oni są majętni, przyjechali z Londynu, są wyuczeni, są elokwentni, zajmują się sztuką i on. Natomiast drudzy, tacy swojscy, stamtąd, właśnie z tego miejsca, do którego przeprowadzili się ci bogatsi, są trochę głupsi, trochę prostsi, trochę tacy zwyczajni i tacy jacyś. Natomiast oni postanawiają się spotkać jako sąsiedzi, żeby się zapoznać i wychodzą z tego różne kwiatki, jak to bywa właśnie w takich sytuacjach. Są fajne dialogi, jest fajne poczucie humoru, chociaż ja na początku miałam takie myśli, że ten żart jest taki prosty, ten żart jest za prosty, może nie warto się z niego śmiać, może nie wypada. Natomiast tak bardzo szybko pomyślałam sobie, że w normalnym życiu bardzo często nie żartujemy elokwentnie i te żarty po prostu są proste. A ta sztuka była właśnie taka, jakbyśmy weszli do takiego zwykłego życia. Oni, ci aktorzy, te postacie, ale właśnie
ci aktorzy bardzo często wybuchali śmiechem i ja bardzo często myślałam, że o kurde, chyba po prostu się śmieją, chociaż nie powinni, ale nigdy nie dali tego po sobie poznać na takich zasadach, że ja jestem pewna, że śmiali się, choć nie powinni, więc to było super, to było takie spontaniczne, tak się wydawało, takie luźne, takie po prostu swobodne. To jest taka sztuka, w której na maksa się naśmiejecie i na maksa się napłaczecie, ale to jest wszystko dobrze wyważone. Czasami się zdarza tak, że scenariusz jest na tyle źle napisany, że żart jest od razu przed jakąś tragedią i jeszcze się śmiejecie tym żartem, a już się dzieje coś tragicznego i jest taki wstyd, że ups, ja się jeszcze śmieję z tego poprzedniego, a tutaj już trzeba płakać. Natomiast tutaj było dużo śmiechu, taka nicość i potem właśnie przechodziło w tą tragedię. I ta sztuka porusza bardzo dużo takich poważnych wątków, takich grubych wątków i było to bardzo dobre. Dobra uczta teatralna. Natomiast Aleksandra Popławska grała wspaniale i ona wychodziła dosyć rzadko niestety na tę scenę, ale kiedy tylko wychodziła, to po prostu błyszczała. Każda scena z nią była wspaniała. Natomiast Agnieszka Grochowska, ona grała taką ekoświrkę, ekowariatkę i no wiecie, temat mi bliski, bo też bardzo często utożsamiałam się z tym, co ona mówiła, co czuła, jakie miała obawy, jak bardzo chciała zmienić swoje życie na takie te dawniejsze i różne takie aspekty, które bardzo mi odpowiadały. Natomiast ona poprowadziła tą postać w tak wariacki sposób, że był aż przerysowany. I ta postać wydaje mi się, że była najgorzej zagrana, mimo wszystko była całkiem w porządku. Był taki moment, w którym byli pijani i on tym swoim wariactwem grała doskonale. To był taki idealny, smaczny moment, w którym wszystko było bardzo śmieszne i ona tam po prostu grała i to było takie wspaniałe. Natomiast przez całą resztę spektaklu było to trochę takie, że mogła troszeczkę mniej i byłoby o wiele lepiej. Wiecie, dla mnie temat ważny i taki bliski, więc postanowiłam, że się wypowiem na ten temat, bo no dużo było takich rzeczy, że mówiłem, tak, tak, też tak mam, ale sposób, w jaki to przedstawiała, był taki świrusowaty. A teraz ekologów i takich ludzi walczących o ekologię powinno się traktować i pokazywać trochę mniej jako świrów, a trochę bardziej jako takich mega rozsądnych ludzi, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Natomiast spektakl bardzo serdecznie Wam polecam. Myślę, że jest warty spędzenia tam 165 minut, także zapisujcie sobie w kalendarzu i odwiedzajcie, kiedy będzie taka możliwość. Właśnie wyszliśmy z Centrum Nauki Kopernik. Ja już byłam teraz drugi raz, Piotr był pierwszy i Piotr opisze swoje wrażenia. Moje wrażenia są pozytywne na temat tego miejsca, chociaż są minusy takie jak wycieczki szkolne, jednak jest przez to taki gwar i krzyki, więc jeżeli ktoś nie lubi miejsc, gdzie jest dużo takich młodych osób z podstawówki, wycieczek szkolnych, to niestety, ale nie będzie się tam dobrze czuł. A poza tym jest wiele fajnych, ciekawych eksperymentów, więc ktoś, kto lubi takie, no nie wiem, oglądanie na przykład Discovery Science, to naprawdę mu się tam spodoba. Słuchajcie, muszę Wam coś nagrać w ekscytacji. Mówię do Piotra, jestem tak podekscytowana, muszę wyjąć kamerę i powiedzieć. Słuchajcie, ja mam tak, że my robimy świece. Robimy zajebiste świece. I ja je kocham, używam na co dzień. Po prostu najlepsze świece na świecie. Ale sobie myślę czasami, może ja tak myślę, bo po prostu nie znam życia, nie używam innych świec, nie znam konkurencji, coś tam, coś tam. No więc dzisiaj byliśmy na Placu Grzybowskim, wstąpiliśmy do jednego sklepu i postanowiliśmy powąchać wszystkie świece. I wszystkie były gorsze niż nasze. Wszystkie. Niektóre w ogóle śmierdziały. I ja jestem taka nami zachwycona. Po prostu nie mamy sklepu stacjonarnego, nie mamy jakichś rozwiniętych marketingów, a mamy tak dobry produkt. Ja ogólnie nie wiem, jak to się stało, że my, nieumiejący robić świec, postanowiliśmy robić świece i robimy je tak dobrze. I my mamy po prostu talent do świec. Nie da się tego ukryć. Ja to teraz będę powtarzać. Jeżeli chcecie kupić nasze świece, to teraz tak na 250% już Wam mogę powiedzieć, że nasze świece są najlepsze i na pewno
nie pożałujecie zakupu. Te zapachy są tak dobre, a w porównaniu do tych zapachów, które właśnie wąchaliśmy, to jest niesamowita różnica. I u nas te zapachy to jest taka prawda. Olejki eteryczne i wszystko takie naturalne i to jest takie prawdziwe, dobry, piękny zapach. Polecam roślinne przestrzenie, siece sojowe robione przez Terence. Wczoraj byliśmy znowu na spektaklu, tym razem w Teatrze Ateneum, na spektaklu Marilyn Monroe w reżyserii Bogusława Linda, gdzie gra Agata Kulesza. Ten spektakl był bardzo dobry, Agata Kulesza była doskonała, reszta była również dobra. Fajna była scenografia, była bardzo rozbudowana, cały spektakl był bardzo taki abstrakcyjno-realistyczny, dużo się działo w nim rzeczy takich nieuchwytnych. Ale opowiadał też bardzo o takiej tęsknocie, o chęci bycia kochanym, o chęci bycia zauważonym, więc to było takie mocne. Ale ja też czułam ogromny dyskomfort oglądając ten spektakl, bo tam było dużo picia, dużo bicia, były też gwałty, więc ogólnie miałam takie, że siedziałam tam i miałam takie, ej, po co ja to oglądam, mogłam być szczęśliwa, mogłam siedzieć sobie w hotelu albo pójść na jakąś komedię i po prostu nie myśleć o takich rzeczach. No a właśnie to jest błąd, bo sztuka, wiecie, potrzeba jest takich bodźców w życiu, żeby się uwrażliwiać. Ale na przykład sceny, kiedy aktorzy byli pijani, w sensie kiedy postacie były pijane, były tak realistyczne, że ja tak siedziałam i mówię, Boże, no, siedzę i patrzę na pijanych ludzi. Więc to też było niesamowite. I my siedzieliśmy w trzecim rzędzie po prawej stronie, co jest ważną informacją, wybierajcie na Marilyn Monroe właśnie te miejsca, ponieważ dużo rzeczy właśnie dzieje się pod sceną po prawej stronie. Właśnie aktorzy stamtąd wychodzą, niektóre rzeczy się tam dzieją i sobie myślałam, że gdybyśmy siedzieli w trzecim rzędzie, ale po lewej stronie, to bylibyśmy niezadowoleni, bo dużo rzeczy byśmy nie widzieli. Dodatkowym ogromnym atutem jest to, że spektakl był z muzyką na żywo. Tam było dwóch mężczyzn, jeden grał na akordeonie, drugi chyba na jakichś bębnach. Obydwoje śpiewali, a raczej wydawali dźwięki i to było tak niesamowite doświadczenie. Wydaje mi się, że jedno z najlepszych podczas tego spektaklu. Ta muzyka nie była jakoś rozbudowana, bo zazwyczaj używali tego samego z tej samej ścieżki dźwiękowej w różnych momentach spektaklu, ale była tak mocna i tak wyrazista i tak doskonale pasująca w te momenty, w które właśnie wchodziła, że to było coś super. I właśnie ten trzeci rząd po lewej stronie, po prawej stronie był również dobry dlatego, że idealnie widzieliśmy tą orkiestrę, a było to chyba istotne, żeby ich widzieć, bo oni też byli podświetleni na czerwono, więc nie mieli być po prostu niewidoczni. Także to było super. Były też takie niektóre wstawki, gdzie aktorzy śpiewali i kiedy śpiewały dwie aktorki, to miały tak donośny, fantastyczny głos, że to było bardzo dobre doświadczenie. To oczywiście nie było w żaden sposób musicalowe, tylko takie podśpiewujki po prostu podczas dnia codziennego. Bardzo ta sztuka mi się podobała, bardzo Wam polecam, ale jeżeli macie iść tylko na jedną, to zdecydowanie bardziej polecam Wam. Szóste piętro. No i dzisiaj mieliśmy iść do klubu Komedia, bo tam kilka tytułów bardzo nas zaciekawiło, ale postanowiliśmy, że już sobie odpuszczamy teatry. Dzisiaj sobie już odpoczywamy. Ostatni dzień, ostatnią noc. No i dzisiaj już do teatru nie idziemy, ale dajcie znać w komentarzach, czy byliście w klubie Komedia i czy warto, czy nie warto, bo na pewno następnym razem z chęcią bym się tam wybrała, jeżeli to jest warte polecenia. A teraz idziemy zwiedzać świat. Ej, w ogóle nam odbiło na tym wyjeździe, bo zazwyczaj my jesteśmy tacy, a dobra, trochę zapochodzimy, a trochę nie. A tutaj robimy po 30 tysięcy kroków i oczywiście miałam obtarły nogi, bo to jest standardzik. I mówię do Piotra, Piotr, kup mi jakieś plastry. I Piotr kupił jakieś takie fancy plastry w ogóle. I one są takie chwycające. Ja po prostu widząc je wiem, że mamy XXI wiek, bo to jest taki żel i go, to jest teraz w papierku, ale i go w ogóle nie widać na skórze i zakładacie go i wiecie, jak jest zwykły plaster, to on spada i tak zawsze rani się noga i coś, a to nie i to w ogóle jest na nodze kilka dni i ja to kocham i to jest to, polecam serdecznie, kupione za nasze pieniądze i będę to kupować już zawsze, bo to
to jest złoto. Polecam. Dzisiaj mamy czwartek, a czwartek to jest dzień niektórych darmowych muzeów. Także wybraliśmy się dzisiaj do Muzeum Żydowskiego POLIN i spędziliśmy tam dobre 4 godziny. Byliśmy totalnie wyzuci, nie wiem jak to się mówi, z emocji. Po prostu tak nas przeorała ta wystawa. To było bardzo mocne, bardzo długie też, bardzo treściwe. Bardzo Wam polecam ogólnie wybrać się na tą wystawę, w ogóle do tego muzeum, ponieważ jest to ważne i potrzebne. Całe muzeum dzieli się na części, chyba jest tych części 7. Pierwsza z nich to w ogóle początki Żydów w Polsce, skąd się wzięli, jak im się w Polsce żyło, a kończy się na teraźniejszości. I to jest, to wszystko jest bardzo mocne, ale mnie bardzo urzekł ten ostatni moment, który był filmem, który był wywiadem z polskimi Żydami i o ich tożsamości. Czy są Polakami, czy są Żydami, czy są polskimi Żydami. Bardzo to było ciekawe, bardzo to było wartościowe. Ogólnie treści jest tam co niemiara. Bardzo to jest mocne, więc bardzo Wam polecam. Ale jedna z Was, jedna z moich obserwatorek na Instagramie napisała mi, że właśnie w Muzeum POLIN jest również wystawa Sasnala, a ja Sasnala bardzo szanuję i lubię, więc to była jeszcze większa motywacja, żeby tam pójść. I byliśmy i wystawa jest naprawdę fajna, chociaż gdyby ta wystawa była samoistna, to na pewno zrobiłaby na mnie większe wrażenie, a tak po tych wszystkich momentach, po tych wszystkich godzinach z tą historią Żydów, nie miałam już emocji, które mogłabym oddać na tą wystawę Sasnala właśnie, ale ogólnie mimo wszystko, tak obiektywnie na to patrząc, była bardzo fajna. Poszłabym na nią jeszcze raz. Ogólnie był tam taki fajny pomysł na przewodnik i ten przewodnik był jakby pisany własnoręcznie, taki brudnopis właśnie artysty i można było sobie zobaczyć, jak wyglądał szkic do danego, danego obrazu. Można było zobaczyć jakiś komentarz jeszcze artysty do tego obrazu, więc to jest fajne, bo zazwyczaj jest tak, że artyści mówią, moja sztuka sama się obroni, a tutaj było kilka razy coś dodane i to było tak w punkt smacznie i w ogóle. Jedyny problem był taki, że te dzieła w książce, w tym brudnopisie nie były ułożone po kolei, więc ja po prostu przy każdym obrazie wertowałam tę książkę i szukałam tego danego dzieła, no ale to jest niewielki problem. Ściany były takie srebrne, takie lustrzane, to też dawało fajny efekt. Ogólnie spoko, ale emocje z mojego organizmu, z mojej duszy zabrała wystawa. Stała, a nie tymczasowa. Później poszliśmy na obiad. Na obiad poszliśmy w miejsce, które nam polecaliście najbardziej na świecie i totalnie się zawiedliśmy. Ja wzięłam makaron carbonara z kokosem, było paskudne, a Piotr wziął takie danie, które w ogóle musiał oddać, bo nie wyszło kucharzowi. Więc no tam więcej nie pójdziemy, ale ogólnie zachowali się dobrze, bo Piotr nie musiał za nie płacić, wiadomo, w ogóle nie zjadł. Przeprosili w ogóle, więc spoko, ale takie, żeby polecali je wszyscy, to nie wiem o co chodzi, może był jakiś zły kucharz albo coś. W każdym razie my zadowoleni nie jesteśmy. Natomiast teraz jesteśmy, może tego nie widać, ale po prostu spędzamy sobie czas w jesiennym otoczeniu, które ja widzę, wy niekoniecznie. Jesteśmy w Zamku Ujazdowskim. Właśnie byliśmy na wystawach bardzo mocnych po raz kolejny, więc dzisiaj wrócimy do domu i po prostu od razu zaśniemy, bo jest hardcore. W każdym razie ja miałam takie spostrzeżenie, że wystawa POLIN, Muzeum POLIN była taka historyczna, treściwa, z tekstem, z ważnymi informacjami historycznymi, natomiast tutaj była sztuka polityczna, sztuka, która zahaczała o ważne takie historyczne elementy na całym świecie tak naprawdę i ona uderzyła mnie jakoś tak jeszcze bardziej, choć w swojej wymowie była jakby taka mniejsza, ponieważ POLIN to było, wiecie, wystawa na 4 godziny zwiedzania, mnóstwo tekstu, mnóstwo treści, mnóstwo zdjęć, mnóstwo wszystkiego, natomiast ja po prostu kocham sztukę, sztuka do mnie trafia, ja umiem wyczytać ze sztuki więcej i tak właśnie mówiłam Piotrowi, że gdyby ta wystawa o Żydach polskich była przedstawiona w sztuce, w obrazach, w rzeźbach, w jakichś artystycznych uniesieniach,
w instalacjach, to bylibyśmy przeorani 100 razy bardziej, bo właśnie ta sztuka takim swoim niedopowiedzeniem pozwala nam dopowiedzieć 100 razy więcej i jest to bardzo mocne. I tutaj było to mocne doświadczenie. Ja na tą wystawę nie chciałam iść płacąc za tą wystawę. Teraz też miałam takie, jak pójdziemy, to pójdziemy, jak nie, to nie. A wielka szkoda by była, gdybyśmy na nią nie poszli, bo była naprawdę bardzo wartościowa, bardzo potrzebna i bardzo uwrażliwiająca na różne rzeczy i też bardzo kształtująca, edukująca, no ponieważ wchodząc tam nie wiedziałam nic, a wychodząc mniej więcej wiem, co dzieje się na świecie, z takich brutalnych i strasznych rzeczy, często zamiatanych pod dywan. To był taki dobry powrót do sztuki, do zwiedzania wystaw, a miałam przerwę przez koronawirusa, więc po 2 latach wracam do sztuki i to był dobry początek. To było takie utwierdzenie mnie, że kocham sztukę i potrzebuję ją w swoim życiu, żeby ona mnie po prostu cały czas napełniała i pokazywała mi różne rzeczy. Bo wiecie, ja tak z historii, z takich właśnie muzeów historii, to jestem taka, że tak mi się za bardzo nie chce, że mnie to dosyć nudzi, chociaż nie dzisiejsza oczywiście, ale że sama z siebie no nie szukam muzeów sztuki. No i czułam zawsze, że może jestem ignorantem, ale dzisiaj zdałam sobie sprawę, że po prostu chodząc na sztukę w galeriach sztuki czy w muzeach sztuki, ja w jakimś stopniu również tę wiedzę historyczną dostaję bardziej emocjami niż taką wiedzą, datami i wiedzą historyczną taką konkretną. Także no, jestem przeorana teraz, mocno. Lecimy dalej zwiedzać świat. Słuchajcie, my już jesteśmy w Elblągu, przetyrani tym tygodniem, to znaczy było ekstra super wspaniale, ale to było szybkie tempo. My w ogóle za każdym razem, jak wyjeżdżamy z dużego miasta, a tak właściwie nawet jak jesteśmy w tym dużym mieście, zachwycamy się Elblągiem. Tym, że my rzeczywiście już przesiąkliśmy Elblągiem, kochamy to, że tutaj jest powolnie, że tutaj jest cicho. Tu jest naprawdę niesamowicie cicho na ulicach i wszędzie, a Warszawa jest jednak mega głośna. Dla nas jednak spokój, cisza, zieleń, wszędzie lasy. To jest podstawa naszego funkcjonowania, co mnie dziwi, bo ja całe życie chciałam mieszkać w wielkim mieście. Także tak, ale na początku filmu mówiłam wam o tym, że pewnie nie przeczytam ani jednej książki. A przeczytałam jedną i przesłuchałam jedną. W ogóle całkowicie przypadkiem zdecydowałam się na książki żydowskie o getta i o obozach koncentracyjnych. Jedna książka, którą przeczytałam, to Śmietnik Pana Boga, którą wam właśnie opisywałam. I to jest książka Andrzeja Mularczyka. To jest książka pisana z trzech perspektyw. Pierwsza perspektywa to jest starsza kobieta, która opisuje historię skrzypiec reżyserowi, który chce właśnie wyreżyserować serial o skrzypcach Stradivarius. Druga perspektywa, na żywo przeżywanie tego, co ona opowiada temu reżyserowi z perspektywy no, różnych osób, ale z naciskiem na getto, skrzypka Żyda. Natomiast trzecia perspektywa to perspektywa producentów i twórców filmu, kiedy reżyser przychodzi i właśnie pokazuje ten scenariusz, tą historię, którą opisuje pani Justyna o tych skrzypcach i ogólnie o swoim życiu. Jest to bardzo ciekawe, bo ja nigdy nie spotkałam się z takim przedstawieniem getta. Po drugie, bardzo fajna perspektywa tego, że czasami wydaje się, że film jest taki nieprawdziwy, i że taki banalny i coś tam, a okazuje się, że tak naprawdę to życie jest na tyle banalne, na tyle dziwne, na tyle kontrastujące, na tyle nieprawdopodobne, że niektórych rzeczy nie powinno się przedstawiać w filmie, bo będą one krytykowane. I właśnie ta cała historia, którą opowiada pani Justyna, ona jest potem krytykowana przez twórców filmu, którzy mówią do reżysera, że to by nie mogło być, bo to jest zbyt duży banał, to by nie mogło być, bo ludzie by się oburzyli, co tu wymyślili twórcy, że tak by nie mogło być, bla, bla, bla. Więc ciekawa perspektywa, bardzo fajna książka, bardzo mi się podobała, bardzo wam polecam. Natomiast druga książka, którą przesłuchałam, audiobook,
to jest książka Rzeczy osobiste i to już jest naprawdę hardcore. To jest tylko hardcore. To jest książka faktu i to jest książka o obozach koncentracyjnych, skupiająca się jedynie na rzeczach, czyli teoretycznie na czymś, co jest takie nieistotne. Powinniśmy się skupiać na większych rzeczach, na ważniejszych, takich na ważniejszym przeżywaniu różności. Natomiast właśnie w kontekście osób, które straciły wszystko, które są w niewoli, ta perspektywa, że rzeczy są tak istotne i jakie rzeczy są istotne i jak małe rzeczy pozwalają nam być człowiekiem i jak rzeczy ogólnie określają nas jako człowieka, to było coś bardzo otwierającego oczy, coś wspaniałego i ja też jako, no wiecie, staram się tutaj mówić o tym, że minimalistyczne życie jest super i czasami łapię się na tym, że myślę sobie, kurde, tak mówię, że minimalizm, mało rzeczy, a ja tak kocham rzeczy i czasami wam mówię o tym, że ja naprawdę kocham rzeczy, tylko że w małych ilościach. Ale czasami mam takie, że nie, że właśnie nie powinnam kochać rzeczy, że minimalizm, że zero rzeczy, że to by było taka wartość. A właśnie ta książka pokazuje, że człowiek potrzebuje rzeczy, potrzebuje jakiegoś luksusu czasami, nawet jeżeli dzieje się coś strasznego, potrzebuje mieć na sobie rzeczy, które pozwalają mu tak się uzewnętrznić, pokazać swój charakter, emocje, czy po prostu właśnie to. Nie, że po prostu, tylko że na przykład właśnie Żydówki, one chciały ubrać się ładnie, chciały dbać o swój wygląd, żeby pokazać Niemcom, że one żyją, że one jeszcze nie umarły, że one walczą o siebie, o to, że one wyjdą na wolność, chociaż już traciły nadzieję, chociaż już wewnętrznie umierały, to jednak starały się, czasami ktoś miał taką malutką buteleczkę perfum i po prostu to było dla niego najważniejsze, jak wiecie, czasem się mówi, że medaliki i jakieś różańce są najważniejsze, to właśnie dla niektórych takie rzeczy, że taki luksus wyniesiony z tego prawdziwego świata był taki istotny. No bardzo, bardzo trudna książka, ale naprawdę bardzo wartościowa. Z chęcią będę do niej wracać, bo tam naprawdę było dużo ciekawych rzeczy. A właśnie w Śmietniku Pana Boga tam to w ogóle chciałam zakreślać połowę rzeczy. I BookBeat ma taką możliwość, żeby zakreślać, żeby układać sobie zakładki. Ja co prawda tego nie robiłam, ale gdybym miała książkę papierową, to po prostu zakreślacz byłby w ruchu non-stop. Także jeżeli macie ochotę się zapoznać z tymi książkami, to polecam. Kod ciut więcej obejmuje miesiąc darmowego korzystania z aplikacji, a ja tymczasem ściskam was serdecznie, idę jeść kolację i idę spać. Pa!